Oni? Jak tam nasz plan B? Pracuję nad tym! To pracuj szybciej! Możliwe, że dałbym radę się włamać do systemu Krangów! Świetnie! Próbuj! O rok, Usagi, co zrobiłeś z April? Teraz, kiedy tu jesteś, panna O'Neill nie jest mi potrzebna. Oddałem ją moim nowym przyjaciołom, Krangom. Ty głupcze! Czy ty w ogóle masz pojęcie, co zrobiłeś? Tak. Odebrałem ci rodzinę, a teraz zrobię porządek z tobą. Raz na zawsze. Co? Szczur? Jesteś równie odrażający jak te twoje żółwie. Wszystko się zgadza. Jesteś szczurem, który wpadł w moją pułapkę. Przyjrzyj się z bliska tej twarzy, Shredder. Bo to ostatnia rzecz, jaką zobaczysz przed śmiercią. Zapomniałem, że on to potrafi. Niedobrze. Chłopaki, chyba to rozgryzłem. Tak! Kto jest mistrzem? O kurczę. Wielki, latający, statkowaty statkolot. Leo! Szybko strzel w nich tą swoją armatą! Ładuj się, ładuj się! Weź się wreszcie naładuj! Tak! Powiedz dobranoc, Krang! Co się stało z działem? Chyba padło na dobre. I my też padniemy, jeśli czegoś natychmiast nie wymyślisz. Jaki jest plan C? Tony, co będzie, jak uszkodzę ogniwo? Wszystko wyleci w powietrze, z nami włącznie! Idźcie! No nie, Leo, chyba nie myślisz o tym, co ja! A jednak... Żółwie 1, grawitacja 0. Dzięki, Raf. Nie ma za co, stary. W głowie się nie mieści. Ocaliliśmy świat. Tak, wcale nie było tak trudno, co nie? Mówią, że grunt to optymizm. April O'Neill! Twój umysł należy do Kranga! Wkrótce twój świat będzie nasz! Niech rozpocznie się planetarna mutacja! Nadszedł kres twojej rasy! Nie byłbym taki pewien!
Żółwie? Krank nie da się pokonać żałosnym mutantom! Lepsze to niż być głupim kosmitą! Raf, rusz się! Miwa? Ojcze! Karaj, ten szczur to Hamatayoshi. Miwa! Nazywam się Karaj! Wiem, co zrobiłeś mojej matce, a teraz mi za to zapłacisz. Nie! Stań do walki, tchórzu! Wracaj! Patrzcie! Została jeszcze jedna kapsuła ratunkowa! Odwal się od mojego brata! Szybko, Majki! To koniec! Nie macie dokąd uciec, mutanci! Leo! Leo! Żaden z was nie wyjdzie stąd żywy! To gra o najwyższą stawkę. Liczy się tylko to, czy zdołacie ukończyć misję. Nieważne, co będziecie musieli poświęcić lub kogo. Leo! Nie! Zostawcie mnie! Idźcie! Stary, pogrzało cię? Nie! Nie zostawimy cię! Szybko! Nie dam rady go dłużej utrzymać! Leo! Nie mamy wyboru! Leonardo! To nie do wiary. Żyjemy! Leo! Nie! Nie mogę uwierzyć, że odszedł. Leo. A ja się ciągle na nim wyżywałem. Gdybym dostał drugą szansę, na pewno byłbym milszy. Serio? Serio. Leo? Leo!